Henryk Sienkiewicz. Potop. Tom drugi, rozdział 38. Następna relacja Kmiticowa przyszła z Sokółki i brzmiała krótko: Książę, aby wojska nasze omylić, symulował pochód ku Szczuczynowi, dokąd podjazd wysłał. Sam z główną siłą poszedł do janowa i tam posiłki w piechocie otrzymał, które kapitan Kyric przyprowadził. osiemset ludzi dobrych. Od nas ognie książęce widać. W Janowie mają tydzień wypoczywać. Jeńcy mówią, że i bitwę przyjąć gotów. Febra trzęsie go ciągle. Po odebraniu tej relacji pan Sapiecha, zostawiwszy resztę wozów i armat, ruszył komunikiem do Sokółki i na koniec dwa wojska stanęły sobie oko w oko. Przewidywano też, że bitwa jest nieuchronną, gdyż jedni nie mogli już dłużej uciekać, drudzy gonić. Tymczasem, jako zapaśnicy, którzy po długiej gonitwie mają się schwycić za bary, leżeli naprzeciw siebie, łapiąc powietrze w zadyszane gardziele i odpoczywali. Pan Hetman, gdy ujrzał kmicica, chwycił go w ramiona i rzekł: Już mi i gniewno było na ciebie, żeś tak długo znać o sobie nie dawał. Ale widzę, żeś więcej sprawił, niż się spodziewać mogłem. I da Bóg wiktorię, twoja, nie moja będzie zasługa. Szedłeś jako anioł stróż za Bogusławem. Kmicicowi złowrogie światła zabłysły w oczach. Jeśli mu aniołem stróżem, to i przy skonaniu jego być muszę. Bóg tym rozrządzi, rzekł poważnie Hetman. Ale chcesz, by cię błogosławił, to ścigaj nieprzyjaciela Ojczyzny, nie prywatnego. Kmicic skłonił się w milczeniu, ale nie znać było, aby piękne słowa hetmańskie wywarły na nań jakiekolwiek wrażenie. Twarz jego wyrażała nieubłaganą nienawiść i tym była groźniejsza, że trudy pościgu za Bogusławem wychudziły ją jeszcze więcej. Dawniej w tym obliczu malowała się jeno odwaga i zuchwała płochość. Teraz stało się surowym i zarazem zawziętym. Łatwo zgadłeś, że komu ten człowiek zapisał w duszy zemstę, ten winien się strzec, choćbyś był radziwiłem. Jakoż mścił się już straszliwie. Usługi w tej wojnie oddał istotnie olbrzymie. Wysforowawszy się przed Bogusława, zbił go z tropu, pomylił jego rachuby, wpoił weń przekonanie, iż jest otoczony i do cofania się przymusił. Dalej szedł przed nim dzień i noc. Podjazdy znosił, dla jeńców był bez miłosierdzia. W Siemiatyczach, w Bockach, w Orlej i około Bielska napadł głuchą nocą na cały obóz. W wojskach niedaleko zabłudowa, w szczerych Radziwiłowskich ziemiach wpadł jak ślepy huragan na samą kwaterę książęcą, tak iż Bogusław, który właśnie był do obiadu zasiadał, omal żywcem nie wpadł w jego ręce i tylko dzięki panu Sakowiczowi podkomorzemu Ośmiańskiemu wyniósł zdrową głowę. Pod Białym Stokiem Kmicic porwał karoce. I kredensy bogusławowe. Wojsko jego znużył, rozprzęgł, ogłodził. Wyborne piechoty niemieckie i rajtarie szwedzkie, które Bogusław z sobą przywiódł, wracały do idących kościotrupów podobne: w obłędzie, w przerażeniu, w bezsenności. Wściekłe wycie Tatarów i wolentarzy kmicicowych rozległo się przed nimi, z boków, z przodu, z tyłu. Zaledwie strudzony żołnierz oczy przymknął, gdy musiał chwytać za broń. Im dalej, tym było gorzej. Drobna szlachta, zamieszkująca owe okolice, łączyła się z tatary po trochu z nienawiści do birżańskich radziwiłów, po trochu ze strachu przed Kmiecicem, bo opornych karał bez miary, więc siły jego rosły, bogusławowe, topniały. Do tego sam Bogusław istotnie był chory. A chociaż w sercu tego człowieka nigdy troska nie zagnieździła się na długo, i choć astrologowie, którym wierzył ślepo, przepowiadali mu w prusach, iż osoby jego nic złego w tej wyprawie nie spotka, przecie ambicja jego jako wodza cierpiała nieraz w srodze. On, którego imię jako wodza powtarzano z podziwem w Niderlandach, nad Renem i we Francji, Bity był w tych zapadłych lasach przez niewidzialnego nieprzyjaciela codziennie i bez bitwy zwyciężony. Była przy tym w tym pościgu taka niezwykła zawziętość i przechodząca zwykłą wojenną miarę natarczywość, że Bogusław, z wrodzoną sobie bystrością, odgadł po kilku dniach, że ściga go jakiś nieubłagany wróg osobisty. Dowiedział się łatwo nazwiska. Babinicz, bo powtarzała je cała okolica, ale nazwisko owo było mu obce. Niemniej rad był poznać osobę i przez drogę w czasie pościgu urządzał dziesiątki i setki zasadzek zawsze na próżno. Babinicz umiał ominąć potrzask i zadawał klęskę tam, gdzie go się najmniej spodziewano. Aż wreszcie oba wojska stoczyły się w okolicy Sokółki. Bogusław znalazł tam istotnie posiłki pod wodzą von Kritza, który nie wiedząc poprzednio, gdzie książę się obraca, zaszedł do Janowa. Tam też miał się rozstrzygnąć los bogusławowej wyprawy. Kmicic pozamykał szczelnie wszystkie drogi wiodące z Janowa do Sokółki, Korczyna, Kuźnicy i Suchowola. Okoliczne lasy, łozy i chaszcze zajmowali Tatarzy. List nie mógł przejść, żaden wóz z żywnością dojść. Samemu więc Bogusławowi pilno było do bitwy, póki jego wojska ostatniego Janowskiego Suchara nie zjedzą. Lecz jako człowiek bystry i wszelakich intryk świadomy, postanowił próbować wpierw układów. Nie wiedział jeszcze, że pan Sapiecha w tego rodzaju praktykach o wiele go rozumem i biegłością przenosił. Przyjechał więc do Sokółki od imienia Bogusława pan Sakowicz, podkomorzy i starosta Ośmiański, dworzanin jego i przyjaciel osobisty. Przywiózł on ze sobą listy i moc zawarcia pokoju. ów pan Sakowicz, człowiek możny, który Później do senatorskich godności doszedł, bo został wojewodą smoleńskim i podskarbim Wielkiego Księcia, był tymczasem jednym ze słynniejszych kawalerów na Litwie, a słynął zarówno z męstwa, jak i z urody. Wzrostu średniego, włos na głowie i brwiach miał czarny, jak skrzydło krucze. Oczy zaś miał bladoniebieskie, patrzące z dziwną i niewypowiedzianą zuchwałością. Także Bogusław mawiał o nim, iż oczyma jakoby obuszkiem uderza. Nosił się z cudzoziemska, który strój z podróży odbywanych wraz z Bogusławem przywiózł. Mówił on prawie wszystkimi językami, w bitwie zaś rzucał się w największy wir tak szalenie, iż go pomiędzy przyjaciółmi straceńcem nazywano. Lecz dzięki olbrzymiej sile i przytomności wychodził zawsze cało. Opowiadano o nim, że karoce w biegu chwyciwszy za tylne koła zatrzymał. Pić mógł bez miary. Połykał kwartę śliwek na wódce, po czym był tak trzeźwy, jakby nic w usta nie brał. Z ludźmi nieużyty, dumny, zaczepny, w bogusławowym ręku miękł jak wosk. Obyczaje miał polerowane i chociażby na pokojach królewskich umiał się znaleźć, ale przy tym i jakowąś dzikość w duszy, która wybuchała od czasu do czasu jak płomień. Był to raczej kompanion niż sługa księcia Bogusława. Bogusław, który naprawdę nikogo nigdy w życiu nie kochał, miał niezwalczoną słabość do tego człowieka. Z natury skąpy wielce, dla jednego Sakowicza był hojny. Wpływami swoimi wyniósł go na podkomorstwo i udarował starostwem ośmiańskim. Po każdej bitwie pierwszym jego pytaniem było, gdzie Sakowicz i czyli jakiego szwanku nie poniósł. Na radach jego siła polegał, a używał go zarówno w wojnie, jak i do układów, w których śmiałość, a nawet bezczelność pana starosty Ośmiańskiego wielce bywała skuteczna. Teraz wysłał go do sapiechy, lecz misja była trudna. Naprzód, że łatwo mogło paść na starostę posądzenie, iż tylko na przeszpiegi i tylko dla obejrzenia sapiezyńskich wojsk przyjechał, powtórę, że poseł wiele miał do żądania, nic do ofiarowania. Na szczęście pan Sakowicz nie byle czym się tropił. Wszedł więc jak zwycięzca, który przyjeżdża dyktować warunki zwyciężonemu, i zaraz uderzył swymi bladymi oczyma w pana Sapiechę. Pan Sapiecha, widząc ową butę, uśmiechnął się jeno na wpół z politowaniem. Każdy człowiek śmiałością i zuchwalstwem wielce może imponować, lecz ludziom pewnej miary. Hetman zaś wyższy był nad miarę pana Sakowicza. Pan mój książę na birżach i dubinkach, koniuszy wielkiego księcia i wódz naczelny wojsk jego książęcej wysokości elektora, rzekł Sakowicz, przysyła mnie z pokłonem i zapytaniem o zdrowie waszej dostojności. Podziękuj waszmość księciu i powiedz i żeś mnie zdrowym widział. Mam tu i pismo do waszej dostojności. Zapiecha wziął list, otworzył dość niedbale, przeczytał i rzekł: Szkoda czasu. Nie mogę wymiarkować, o co księciu chodzi. Poddajecie się, li, czy też chcecie szczęścia popróbować? Sakowicz udał zdumienie. Czy my się poddajemy? Mniemam, że książę to właśnie w liście owym proponuje Waszej dostojności, a żebyś się Wasza dostojność poddał. Przynajmniej moje instrukcje. Sapiecha przerwał. O właściwych instrukcjach pomówimy później. Mów, panie Sakowicz! – Gonimy za wami blisko trzydzieści mil jako ogary za zającem. Czyś waść słyszał kiedy, by zając poddanie się ogarą proponował? – Odebraliśmy posiłki. – Won kyryc z ośmiuset ludzi. Reszta tak fatigiaty, że się przed bitwą pokładą. Powiem waści, co powtarzał Chmielnicki. Szkoda choworyty. – Elektor z całą potęgą stanie za nas. – To dobrze. Nie będę go potrzebował, daleko szukać, bo właśnie chcę go spytać, jakim to prawem posyła wojsko w granicę Rzeczypospolitej, której jest lennikiem do wierności zobowiązanym prawem mocniejszego. Może w Prusach takie prawa egzystują, u nas nie. Wreszcie, jeśliście mocniejsi, dawajcie pole. Dawno by książę na Waszą dostojność nastąpił, gdyby nie to, że mu krwi swojackiej szkoda. Bodaj mu pierwej było szkoda. Dziwi się też książę zawziętości sapiechów na dom Radziwiłłowski i że Wasza dostojność dla prywatnej zemsty nie wahasz się ojczyzny krwią oblewać. Tfu! zakrzyknął kmicic słuchający za krzesłem hetmańskim rozmowy. Pan Sakowicz wstał. Podszedł ku niemu i uderzył go oczyma. Lecz trafił swój na swego albo na lepszego, i w oczach kmicica znalazł starosta taką odpowiedź, że wzrok spuścił ku ziemi. Hetman brwi zmarszczył. Siadaj, panie Sakowicz, a waść tam cicho. Po czym rzekł, sumienie jeno prawdę mówi. A gęba ją pożuje i kłamstwo na świat wyplunie. Ten, który z obcymi wojskami napada kraj, Krzywdę zarzuca temu, który go broni. Bóg to słyszy, a niebieski kronikarz zapisuje. Przez nienawiść sapierzyńską do radziwiłów zgorzał książę wojewoda Wileński. Zdrajców, nie radziwiłów nienawidzę. A najlepszy dowód, że książę krajczy radziwił jest w moim obozie. Mów waść, czego chcesz. Wasza dostojność, powiem, co mam w sercu. Nienawidzi ten, który skrytych zbójców nasyła. Z kolei zdumiał się pan Sapiecha. Ja zbójców na księcia Bogusława nasyłam? Sekowicz utkwił straszne oczy w hetmanie i rzekł dobitnie. Tak jest. Waść oszalałeś! Onegdaj złapano za Janowem człeka, zbuja, który już raz do zamachu na życie książęce należał. Tortury sprawią, iż powie, kto go wysłał. Nastąpiła chwila ciszy. Lecz w tej ciszy usłyszał pan sapiecha, jak Kmicic, stojąc za nim, powtórzył dwakroć przez zaciśnięte wargi. Gorze, gorze. Bóg mnie sądzi, odparł z prawdziwie senatorską powagą Hetman. Wać panu, ani twojemu księciu nie będę się usprawiedliwiał, boście mi na sędziów niestworzeni. A waść zamiast marudzić, gadaj po prostu z czymś przyjechał i jakie książę kondycje podaje. Książę pan mój zniósł Chorodkiewicza, poraził pana Krzysztofa Sapiechę, odebrał tykocin, dlatego słusznie za zwycięzcę podawać się może i korzyści znacznych żądać. Żałując jednak rozlewu krwi chrześcijańskiej, pragnie w spokoju do Prus odejść, nic więcej nie wymagając, jak żeby mu po zamkach prezydia swoje wolno było zostawić. Wzięliśmy też i jeńców niemało, między którymi są znaczni oficerowie, nie licząc panny Bożobochatej Krasieńskiej, która już do Taurogów została odesłana. Ci mogą być w Rumel wymienieni. Waść się zwycięstwami nie, Chełp, bo oto moja przednia straż, której tu obecny pan Babinicz przewodzi, przez trzydzieści mil was parła, przed którą uciekając straciliście dwa razy tyle jeńców, ileście ich poprzednio wzięli. Straciliście wozy, armaty, kredensy. Wojsko znużone z głodu wam pada. Nie macie co jeść, nie wiecie gdzie się obrócić. Waść widziałeś moje wojsko. Nie kazałem ci umyślnie oczu wiązać, abyś mógł rozpoznać, jeżeli mierzyć się z nami możecie. Co się owej panny tyczy? Nie pod moją ona opieką, ale pana zamojskiego i księżnej Gryzeldy Wiśniowieckiej. Z nimi to policzy się książę, krzywdę jej czyniąc. Waść zaś gadaj, co jeszcze masz do powiedzenia, a mów mądrze, bo inaczej każe zaraz panu Babiniczowi następować. Sakowicz zamiast odpowiedzieć zwrócił się do pana Kmicica. To tedy waść nas tak dojeżdżał w drodze? Musiałeś u Kmicica zbójecki proceder praktykować. Miarkujcie po własnej skórze, czyli im dobrze praktykował. Hetman znów brwi zmarszczył. Nic tu po tobie, rzekł do Sakowicza. Możesz jechać. Wasza dostojność daj mi przynajmniej pismo do księcia pana. Niech i tak będzie. Poczekasz waść na pismo u pana Oskierki. Usłyszawszy to, pan Oskierko, wyprowadził zaraz Sakowicza. Hetman na pożegnanie ręką mu kiwnął, po czym zwrócił się zaraz do pana Andrzeja. Czemuś to mówił gorze, gdy o tym schwytanym człeku była mowa, rzekł patrząc surowo i bystro w oczy rycerza. Zali nienawiść tak w tobie sumienie zagłusza, żeś istotnie nasadził zbuja na księcia? Na najświętszą pannę, której broniłem nie, odrzekł Kmicic. Nie przez cudze ręce chciałbym się do jego gardła dobrać. Czemuś mówił gorze. Znasz tego człowieka? Znam, odrzekł blednąc ze wzruszenia i wściekłości Kmicic. Wyprawiłem go jeszcze ze Lwowa do Taurogów. Książę Bogusław porwał do Taurogów pannę Bilewiczówne. Miłuję tę pannę. Mieliśmy się pobrać. Wysłałem tego człowieka, ażeby mi o niej dał wiadomość. W takim ręku była. Uspokój się, rzekł Hetman. Dałeś mu jakowe listy? Nie. Ona by czytać nie chciała. Dlaczego? Bo jej Bogusław powiedział, i żem mu się króla porwać ofiarował. Wielkie są powody Twojej ku niemu nienawiści, przyznaję. Tak, Wasza dostojność. Tak. Czyli książę zna tego człowieka? Zna. To wachmistrz Soroka. Onże mi pomagał do porwania Bogusława. Rozumiem, rzekł hetman. Czeka go pomsta książęca. Nastała chwila milczenia. Książę w matni. – rzekł po chwili Hetman. – Może się zgodzić go oddać. – Wasza dostojność – rzekł Kmicic. – Niech wasza dostojność zatrzyma Sakowicza, a mnie do księcia wyśle. Może go wydobędę. – Także ci chodzi o niego? – Stary żołnierz, stary sługa. Na ręku mnie nosił. Siła razy życie mi ratował. Bóg by mnie skarał, gdybym go w takich terminach zaniechał. I kmicic drżeć począł z żalu i niepokoju, a hetman rzekł: Nie dziwno mi, że cię żołnierze miłują, bo i ty ich miłujesz. Uczynię co mogę. Napiszę do księcia, że mu kogo chce za tego żołnierza puszczę, który zresztą z rozkazu twego jako niewinne instrumentum działał. Kmicic porwał się za głowę. Co on tam dba o jeńców, nie puści go by i za trzydziestu. To i tobie go nie odda. Jeszcze na twoje gardło nastąpi. Wasza dostojność za jednego by go oddał. Za Sakowicza. Sakowicza więzić nie mogę, to poseł. Niech go Wasza dostojność zatrzyma, a ja z listem do księcia pojadę. Może wskóram. Bóg z nim, zemsty zaniecham, byle mi tego żołnierza puści. – Czekaj, rzekł hetman. Sakowicza zatrzymać mogę. Prócz tego napiszę księciu, aby przysłał Glejd bezimienny. To, rzekłszy Hetman, zaraz pisać zaczął. W kwadrans później Kozak skoczył z listem do Janowa, a pod wieczór wrócił z odpowiedzią Bogusława. Gleit na żądanie posyłam, pisał Bogusław, z którym każdy wysłaniec bezpiecznie powróci. Lubo dziwno mi to, że Wasza dostojność, Glejtu, żądasz, mając u siebie jako zakładnika sługę i przyjaciela mego, pana starostę Ośmiańskiego, dla którego tyle mam afektu, iżbym za niego wszystkich oficerów Waszej dostojności wypuścił. Wiadomo też, że posłów nie biją. I że nawet dzicy Tatarowie, którymi wasza dostojność, moje chrześcijańskie wojsko wojujesz, szanować ich zwykli. Za czym bezpieczeństwo wysłańca moim osobistym, książęcym słowem poręczając, pisze się, etc. Tego jeszcze wieczora Kmicic wziął glejt dwóch kiemliczów i pojechał. Pan Sakowicz został jako zakładnik w sokółce.